Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Konferencja prasowa tuż przed galą, tydzień przed galą Prime Show MMA. Jest ze mną Stifler, witam cię serdecznie. Siema. Stifler, powiedz mi, jak oceniasz konferencję? Zajebista, nie? Znaczy wiesz, tych pierwszych grup przede mną nie oglądałem, ale moja mi się podobała, mimo że nie było dymu, była taka, nie wiem, fajna, taka śmieszna, coś się działo, no i ta następna to już były takie mega dymy, nie? Jaka jest energia między tobą a Soroko? Spoko, nie? Znaczy jest taka, wiesz, takie delikatne napięcie, wiadomo, że walczymy, nie? Takie, że wiesz, tak jakby delikatnie się unikamy, ale spoko, nie? Spoko. Na pewno po walce sobie tam, nie wiem, poafterujemy albo coś takiego. Czyli już jesteście przygotowani na after, tak? Znaczy wiem, że Soroko coś tam wspomina, no i pewnie tak, wiesz, bo ja raz na parę miesięcy piję alkohol, wino, nie? No i na pewno sobie po walce wypiję i wiesz, Soroko, nie? Nie ma problemu. Dziś było bardzo dużo dymu, widziałeś je? No właśnie słyszałem o tym kamerzysty, że rzucił tam szklanką, tutaj w ogóle, wiesz, na zapleczu, wiesz, sobotę bili, no, znaczy, masakra, nie? No dużo się działo, dużo. No. Wróćmy może do twojej walki i Soroko, powiedz... A ty czemu płakałaś? Nie chcę mówić chyba jednak o tym. Dobra. Powiem ci później. Nie, może nie będę mówić. W sumie wróćmy może do twojej walki. Powiedz mi, jak przygotowania. Znaczy już się praktycznie zakończyły. Tam jeszcze mam takie cztery wiesz, przypominające treningi, takie, żeby zachować świeżość. No zajebiście, no jestem zadowolony, wiesz, kondycyjnie jest bardzo dobrze, nie? Na pewno dużo lepiej niż na walkę z Popkiem, nie? Jestem przygotowany normalnie, wiesz, na 3 rundy po 3 minuty. Ale wiesz, Soroko to jest wariat. No tak, no to dlatego wiem, że walka będzie ciekawa, nie? Nie będzie nudy. No o to chodzi. Oglądałeś jego walki? Znaczy tak urywkami, nie? Ale no to jest też, wiesz, dużo mankamentów ma, nie? Wiesz, mi się wydaje, że on wcale nie jest taki dobry, wiesz, jak go, wiesz, jak z niego robią, nie? Czyli uważasz, że umiejętności jego nie są wystarczające, nie są zbyt dobre? No bardziej, wiesz, bardziej ten charakter i ta agresja, nie? Ale same umiejętności, to wiesz, nie robią na nim wrażenia. Czy nie uważasz może, że jest tak, że na przykład jest... ma duży próg bólu i idzie na pewno, tak naprawdę cały czas, dostaje i leci dalej. To na pewno, ale wiesz, na przykład ja w walce z Popkiem miałem taką adrenalinę, że ja też w ogóle nie czułem bólu, nie? I na przykład, wiesz, przed walką rata i ktoś tam jeszcze mówił mi, że wiesz, że te ciosy w ogóle nie bolą, że pierwszy cios to jest takie bum na otrzeźwienie i potem to nie jest ból, tylko to jest po prostu, wiesz, takie huki, nie? No i tak właśnie było, tam nie ma, wiesz, jest taka adrenalina, że wiesz, że w klatce nie ma bólu. A powiedz mi, planujesz walkę zakończyć w pierwszej rundzie, drugiej, może będą trzy? Nie planuję, no jestem przygotowany na trzy rundy, nie? No. A powiedz mi, jak kondycyjnie u ciebie? No właśnie zajebiście, nie? Wiesz, ja ogólnie, wiesz, jak na przykład ćwiczyliśmy na WF, ja byłem zawsze ostatni w bieganiu, nie miałem w ogóle kondycji, żeby dokończyć. Tak jak wspominałem wcześniej, na walce z Popkiem też byłoby mega słabo, nie? Że jak na przykład robiliśmy sparingi, to robiliśmy albo po trzy rundy po dwie minuty, albo dwie rundy po trzy minuty, wiesz, nigdy nie dałem rady trzy po trzy, nie? A tutaj robimy, nie? No i pod tym względem jestem zajebiście zadowolony, nie? Jeżeli chodzi o Soroko, myślałeś o tym, żeby walczyć na gołe pięści? Nie. To nie dla mnie, wiesz, ja ogólnie, wiesz, ja nie lubię się bić, nie? Nie lubię dostawać tych uderzeń. No tutaj, to wiadomo, że to jest takie, wiesz, freakowe organizacje, to nie jest, to jest, wiesz, fajne, fejmowe, wiesz, są pieniądze, wiesz, zainteresowanie się dzieje, jest ciekawie, no ale no już, wiesz, gołe pięści dla mnie za dużo, nie? Za dużo? No. A czyli nie zdecydujesz się nigdy? Nie, no tego, wiesz, nie można nigdy powiedzieć, że nigdy, nie? Wiesz, nawet jakby kasa będzie no na stole wtedy, duża. Wtedy możemy zawalczyć, nie? No, ale to, wiesz, to musiałaby być naprawdę bardzo duże pieniądze, nie? No to mi się wydaje, że może paść taka propozycja i przede wszystkim duża kasa, niech padnie to na stół, to wtedy Stifler będzie myśleć. Ja chciałam jeszcze zapytać, powiedz mi, kto cię będzie wspierał? W narożniku? No mój trener Norbert Daszkiewicz i Kamil Gniadek, moich dwóch trenerów. No i jeszcze taka Julia z Kronika Kaszy. A powiedz mi, czy, bo wiem, że wcześniej z Starociską miałeś kontakt, czy... Z Koriana. Znaczy, nie, bo ona teraz się przeprowadziła na Dominikanę, nie? Ale teraz mam taką Julię z Kronika Kaszy, że ona takie, wiesz, właśnie skorzystam z jej usług.